fajna opcja, bo po strefie tutaj cardio mam sobie obok od razu hantelki malutkie, więc możemy się dogrzać i potem przejść na trening. Nie trzeba chodzić po całej siłowni, zajmować innym miejsca, tylko tutaj się zajmujesz podstawami. Serie rozgrywkowe, jak powinny wyglądać moim zdaniem. Zaczynamy sobie na przykład, jeżeli mamy tutaj docelową 6 blaszek, to zaczynamy od 2 blaszek na 5 powtórzeń, potem mamy sobie 4 blaszki na 3 powtórzenia, potem mamy sobie 5 blaszek na 3-2 powtórzenia i seria docelowa, czyli 6 blaszek. Albo jak ktoś woli, obciążników, ciężarów. I tutaj chcemy intensywnie. Trzy serie, 10-12 i 2 po 12-15. Co do tego ćwiczenia przenoszenia, chcemy maksymalnie rozciągnąć jak najdalej nad głowę i aż do brzucha przyciągnąć, bo wiele osób szarpie, robi połówki. Chcemy działać w pełnym zakresie. A teraz będziemy robili sobie ściąganie. Trochę taki trening Dorian style. No, zobaczymy. Ale dzisiaj, tak jak mówię, mamy fajne maszyny. Dorian też to robił jako drugie ćwiczenie. Także na razie papugujemy i tu będą. Zaczniemy sobie od troszkę chyba większego ciężaru, bo ciężko jest to cenić, gdy nie jesteś codziennie na tej siłowni. Więc celujemy mniej więcej, proszę, w 8 do 10 w pierwszej serii, a w kolejnych 10-12 będzie dobrym zakresem. Tu też mamy podchwyt, więc łatwiej będzie przyciągnąć. Thank you.
Tutaj się staramy jak najbliżej łokcie ciągnąć, na tyle ile damy radę, jak najbliżej tułowia. Wiosłowanie jednorącz, po raz kolejny imitacja, także dzisiaj możemy to nazwać treningiem Doriana. Tutaj będziemy się starać jak najbliżej ciągnąć łokieć tułowia, żeby jak najbardziej skupić się na najszerszym, także zaczynamy. I będziemy działać jednorącz. Noga ręki pracującej z przodu. Tutaj, jak popatrzycie z przodu, będzie lepiej widać, a gdy robię czy przyciąganie, czy gdy robię rozciągnięcie, staram się trzymać bark cały czas w dół, przez co nie przenoszę tak napięcia na czworoboczne. Więc tutaj zobaczcie, bark w dół, spinam brzuch. I jak najbliżej tułowia. Żeby nie było lipy. No i poza tym, jeżeli to trening Doriana, wiosełko musi być. Także wiosło nachwytem. Pasa, ponieważ chcę, żeby prostownik pracował i trzymać te mięśnie głębokie. Mega maszyna, zobaczcie, to jest taki T-bar, tyle że
nie masz żadnej opcji oszukiwania, bo leżysz. Nogi są przyklejone, ty jesteś przyklejony. Kozak. I zobaczcie. Nie oszukam. Nawet jakbym chciał. Nie ma oszukiwania. Znaczy, wiecie, strapsy. Także minimalne oszustwo. Może przymkniemy na to oko. To ważyło. Okej, teraz będę potrzebował pomocy, jako że to jest ostatnie ćwiczenie na plecki, więc zrobię sobie mały dropsik. Dropsik. Także będzie ciekawie, jak to się działo. Dziękuję. Kiedy robić dropset? Gdy mamy warunki regeneracyjne. Czyli jeżeli jesteśmy na nadwyżce kalorycznej, wtedy możemy sobie pozwolić na taki zabieg jak dropset. Jest to nic innego jak dodatkowa objętość treningowa. Więc wtedy, gdy jesteśmy na nadwyżce, możemy sobie na to pozwolić. Tył barku, bardzo dużo osób buja się, macha się, za duży ciężar. Chcemy w miarę, na ile się da, rozluźnić czworoboczny, robić ruch okrężny i z przyklejoną klatką. To jest maks ruchu. Więc tak prezentuje się jeden z moich treningów pleców na troszeczkę innych maszynach, ale ruchy są bardzo, bardzo podobne. Także jeżeli chcecie, używajcie, korzystajcie. Pull zakończony i niebawem widzimy się na kolejnym odcinku z serii Moje Treningi. Dzięki bardzo, że jesteście. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Wszystkie te dobre rzeczy. Udostępnijcie materiał, jeżeli Wam się podobał. Do później, przyjaciele.